meczu z Pelikanem Łowicz jest z nami Grzegorz Wojdyga. Dobry wieczór, Grzegorz. Dobry wieczór. Po pierwsze chciałem cię zapytać o naszą grę defensywną. Dzisiaj, przynajmniej w mojej opinii, było już zdecydowanie lepiej niż w tych poprzednich meczach. Ustrzegliśmy się prostych błędów. Co o tym zadecydowało, że tak się nasza gra poprawiła? Myślę, że troszkę więcej konsekwencji wyciągnęliśmy. Nie ustrzegliśmy się błędów, to na pewno. Szkoda, że nie udało się dowieść tego wyniku na zero z tyłu. Mówię, najważniejsze, że udało nam się wygrać w tym spotkaniu, bo myślę, że głowy mieliśmy troszkę zagotowane i było widać też troszkę nerwowości nieraz w naszych poczynaniach, ale myślę, że po końcowym gwizdku złapaliśmy już takiego troszkę oddechu i to będzie owocowało w przyszłych spotkaniach. A właśnie a propos przyszłych meczów, to twoim zdaniem to zwycięstwo teraz pozwoli wam tak głęboko odetchnąć i mieć właśnie więcej takiego spokoju, żeby już, no żebyście mogli po prostu dalej piąć się w górę i nie mieć takiej, nie czuć tego noża na gardle i zacząć jakby z nową kartą w następnych meczach? No na pewno gdzieś ta seria porażek czterech z rzędu to gdzieś siedziało w naszych głowach i czekaliśmy, żeby tą niechlubną serię przerwać. Dobrze, że się udało. Mówię, złapiemy, myślę, trochę pewności, trochę więcej swobody w graniu i myślę, że już będzie teraz dużo, dużo lepiej. Chciałem cię zapytać, Grzesiek, dzisiaj o twoją pozycję na boisku. Występowałeś dzisiaj na środku obrony. Czy jesteś w stanie ocenić sam siebie, gdzie lepiej się czujesz, czy na środku defensywy, czy na lewej obronie, czy Polonii pomożesz zawsze i wszędzie na każdej pozycji? Znaczy, będę grał tam, gdzie trener mnie wystawi i gdzie będę potrzebny. Akurat taka jest sytuacja, że gram teraz na środku obrony, może lepiej czuję się troszkę w akcjach ofensywnych, gdzieś gdzie mogę się zerwać po boku, ale mówię, no ostatnio nie ukrywam, nie ja nie byłem zadowolony ze swojej dyspozycji, mówię, gdzieś było tak jak w poczynaniach zespołu dużo nieraz nerwowości, takiej, brakowało takiej swobody gry i pewności w tej grze, którą mieliśmy na początku sezonu i teraz mam nadzieję, że to wszystko wróci i będziemy punktować dalej. To jeszcze takie pytanie sentymentalne, bo teraz po meczu byliśmy świadkami tutaj takiej małej ceremonii zorganizowanej przez kibiców z okazji 90-lecia otwarcia obiektu przy Konwiktorskiej. Ciebie jako człowieka, no mimo wszystko wychowanego gdzieś tam piłkarsko tutaj na Polonii, mogę zapytać, jakie ty masz po prostu odczucia związane z tym klubem? Czy możesz powiedzieć kibicom, co dla ciebie tak naprawdę znaczy ten obiekt tutaj przy Konwiktorskiej, to miejsce? Obiekt na pewno wymaga remontu, to można powiedzieć, ale no nie, no jest to miejsce, gdzie już ponad 20 lat przychodzę, czy jako dzieciak na mecze, później uczestniczyłem i grałem tu w juniorach i w seniorach i na pewno darzę to miejsce ogromnym sentymentem i myślę, że już tak zostanie do końca życia i mówię, tu już myślę, że do swojej śmierci będę przychodził na ten stadion, dopóki tylko będę mógł. A co będzie? No jest to miejsce szczególne. Cieszę się, że jakieś są plany, że uda się rozbudować ten stadion, że Polonia będzie miała okazję piąć się po szczeblach, bo to mówię, to na pewno przyciągnie sponsorów, więcej widowni i piąć się po tych szczeblach w górę tabeli i wróci na swoje zaszczytne miejsce. No, ja już pewnie jako piłkarz czynny tego nie doczekam, chyba że teraz coś zaczniemy awansować rok po roku, ale mówię, nieważne w której lidze, ja tu będę zawsze przychodził. No to dziękujemy ci serdecznie za rozmowę i życzymy powodzenia w kolejnych spotkaniach.